Szanowni Państwo, wiadomo, czas pandemii, nie ma zgromadzeń publicznych. Cieszę się, że wszyscy z potrzebą serca od siebie dzisiaj dotarli. Podziękować tym, którzy broni nie złożyli, walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Ja przywitam szczególnych gości, witam Was wszystkich, a kwiaty będą składali też w takiej kolejności, jak jest hierarchia państwowa. To ostatni pomnik, jaki odsłoniłem na terenie Łodzi za czasów mojej kadencji. To pierwszy w Polsce pomnik osób prześladowanych, osób, które doznały różnych represji od władzy komunistycznej od roku 1919 począwszy, aż po rok 1989. Tablice, które znajdują się pod tym pomnikiem, upamiętniają różne okresy tych szczególnych represji. Ten pomnik ma przypominać, że Katyń, największa z tych zbrodni, nie był jakimś ewenementem w historii. Nie był jakimś wyjątkowym przypadkiem dla władzy komunistycznej związanej ze szczególnym zbrodniarzem Józefem Stalinem. Był po prostu jednym ze szczególnych wydarzeń zbrodniczych w okresie władzy komunistycznej w stosunku do Polaków. Ten pomnik stanął w tym miejscu nie bez powodu. Miał stanąć tu właśnie naprzeciwko szkoły, tak by uczniowie, wychodząc ze szkoły, mieli go przed oczami. Przychodzili do mnie przedstawiciele kombatantów i pytali się, a dlaczego ten pomnik stoi naprzeciwko bloków milicyjnych? Bo tutaj mieszkały i nadal mieszkają potomkowie milicjantów obywatelskich z okresu PRL-u. Mówiłem, tak, tu ma stanąć, żeby i oni też na ten pomnik patrzyli. I tak się stało. Chciałbym także przypomnieć mojego przyjaciela Andrzeja Ostoja Owsianego, któremu powierzyłem funkcję przewodniczącego i organizatora komitetu budowy tego pomnika i który z tej funkcji wywiązał się wspaniale, choć już tej uroczystości odsłonięcia nie dożył. Był jeszcze przy włożeniu kamienia węgielnego w podstawę tego pomnika, ale przeniósł się już do lepszego świata wtedy, kiedy przyszło ten pomnik, dzieło jego życia także odsłaniać. Panie ministrze, panie wojewodo, panie marszałku, panie pośle, panowie kombatanci, reprezentanci naszej władzy miejskiej, serdecznie dziękuję wam wszystkim, a przede wszystkim Związkowi Zawodowemu NSZZ Solidarność, nie tylko za obecność, ale także za objęcie tego miejsca szczególną pieczą. Bardzo proszę pana ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Raju. Dobra.
witam wiceprezydenta Łodzi, pana Adama Wieczorka. Poproszę
Najważniejsze, że przyszliśmy oddać hołd i pamięć tym, którzy nigdy nie zwątpili walczyć o wolną, niepodległą ojczyznę. I szczególnie nam, ludziom Solidarności, jest to bliskie, dlatego że jesteśmy tym pokoleniem, któremu szansę dano, aby tą niepodległość przywrócić, co dzisiaj możemy mówić spokojnie i odkrywać bohaterów. Bo historia Polski była zakłamywana przez wiele lat. Proszę zwrócić uwagę, że 20 lat dopiero po niepodległe państwo zdecydowało się wystąpić z inicjatywą właśnie powołania takiego dnia, który uczci tych, którzy nigdy nie pogodzili się z upadkiem ojczyzny i walczyli o nią do końca życia swojego, ale też trzeba pamiętać, że ich rodziny też były prześladowane, też mordowane. I 2010 rok to jest ten moment, kiedy przywrócono, wprowadzono inicjatywę świętej pamięci. Pan prezydent Lech Kaczyński ją przygotował, a w 2011 Sejm i pan prezydent Komorowski podpisał tą ustawę i dzisiaj 10 lat możemy, bez względu na to, czy jest pandemia, czy nie, przyjść i oddać honor tym, którzy na to zasługiwali, ale też wspominać tych, którzy mordowali w imieniu innego narodu, tu mówię radzieckiego, tych, którzy ciągle wierzyli, że Polska może być wolna, niepodległa. Tak zostali wychowani. Trzeba pamiętać, to byli wszystko wychowankowie II Rzeczpospolitej, która miała w swoich sercach i na swoich sercach Bóg, honor, ojczyzna.